Witamy na Mazurach, w krainie lasów i jezior. W najpiękniejszej okolicy Pojezierza Mrągowskiego, na trasie z Mrągowa do Mikołajek, znajdą Państwo wieś Kosewo. Jej położenie pomiędzy trzema bardzo czystymi jeziorami na skraju niekończących się lasów Puszczy Piskiej sprawia, że staje się ona wymarzonym miejscem na urlop. Pensjonat Hubertus leży z dala od głównej drogi nad jeziorem Juksty. Aby tu dotrzeć, muszą Państwo za wjazdem do Kosewa skręcić w szutrową drogę, tak jak informuje szyld. Zaraz za wiaduktem kolejowym znajduje się biały, położony wśród zieleni dom. Nie sposób go przeoczyć. Pensjonat dysponuje 10 pokojami dwuosobowymi i jednym apartamentem. Dla samochodów przeznaczony jest ogrodzony parking, a dla rowerów garaż. Goście mają do dyspozycji miejsce na ognisko, grill oraz plac zabaw dla dzieci. Mogą Państwo również skorzystać z pomostów należących do pensjonatu. Jeden prowadzi wśród sitowia do wymarzonej zatoczki z przepięknymi białymi liliami wodnymi. Jest ona ulubionym schronieniem kaczek i innego ptactwa wodnego. W tym miejscu znajdują się też łódki, z których nasi goście mogą nieodpłatnie korzystać. Zatoka jest połączona z 7-kilometrowym jeziorem Juksty. Tutaj do kąpieli lub odpoczynku w słońcu zaprasza drugi pomost. Nasz pensjonat jest również idealnym miejscem startowym dla wielu wycieczek po bliższej i dalszej okolicy, na przykład do Mikołajek, które zapraszają swoimi portami jachtowymi, rejsami po jeziorach oraz restauracjami. Tutaj przybijają do brzegu statki białej floty, które zabierają gości w podróż po Śniardwach, wielkim mazurskim morzu, do Rucianego lub na północ do Giżycka. W Mikołajkach można wypożyczyć żaglówkę lub łódź motorową, albo też siąść w którymś lokalu i przy szklance piwa obserwować spacerujących po ulicach przechodniów. Ta dawniej spokojna osada rybacka stała się dzisiaj obleganym centrum turystycznym, które oferuje wiele atrakcji, jak na przykład spotkania wikingów lub festiwal szantowy. W czasie przejażdżek lub wędrówek po okolicy, wśród jezior i łąk, wyłaniają się nowe, wspaniałe widoki. Tak jest na trasie z Mikołajek do Sadów, Jory Wielkiej i Notystu. Droga ta wije się wśród rozległego, górzystego krajobrazu. Kiedy wędrowiec stanie na jednym z licznych pagórków, pod jego stopami rozpościera się wymarzony pejzaż jezior wraz z nieskończoną liczbą żaglówek. Wiosną ciszę przerywa krzyk żurawi. Na północny zachód od Mrągowa wielu pielgrzymów przyciąga słynny kościół w Świętej Lipce, gromadzący każdego lata rzesze odwiedzających. Uchodzi on za perłę sztuki barokowej na Mazurach. Został założony przez zakon jezuitów. Na sklepieniach oraz w krużgankach znajdują się przepiękne malowidła. Kilka razy dziennie jeden z zakonników gra na sławnych organach z ruszającymi się figurkami. Głównym punktem kultu Maryi jest jej figurka wyrzeźbiona w lipie. Według legendy ocaliła ona życie przestępcy skazanemu na śmierć. Odosobnione leśniczówki w mazurskich lasach nie są rzadkością. W jednej z nich, w Pierysławku, urodził się niemiecki pisarz Ernst Wichert. W tym domu z czerwonej cegły żyje dziś ponownie rodzina leśnika. Jedno pomieszczenie tego niedawno wyremontowanego budynku zostało poświęcone pamięci Wicherta i można je zwiedzać. Jak za czasów Wicherta, odosobnione jeziora z zalesionymi brzegami tworzą nastrój spokoju. Jednym z nich jest jezioro Mokre z sitowiem na brzegach. Stara śluza już dawno została zamknięta. Tutaj rozpoczyna swój bieg Krutynia,
znana na Mazurach wijąca się wśród lasów rzeczka. Płynie ona między jeziorami i jest miejscem spływu licznych kajakarzy. W tej szczególnie pięknej części Puszczy Piskiej znajduje się dużo rezerwatów przyrody. Bardzo wysokie i proste sosny z tych lasów były wcześniej wykorzystywane do budowy statków. Po dniu pełnym wysiłku fizycznego niesamowicie smakuje obfita obiadokolacja ze znanej kuchni pani Grażyny. Jest ona podawana w jadalni. Wieczorem na tarasie bądź przy kominku, przy winie lub przy piwie można się spotkać z pozostałymi gośćmi. Jest to szczególnie miłe po letnich upałach. Nocny spokój zakłóca jedynie rechotanie żab, a wiosną śpiew słowików. Jak wskazuje nazwa Hubertus oraz liczne trofea myśliwskie, gospodarze są bardzo przywiązani do lasów i natury. Nic dziwnego. Pan Ciepluch jest leśnikiem i zapalonym myśliwym. W pensjonacie Hubertus na Mazurach goście nie mogą narzekać na nudę. Chcą popłynąć rzeką Krutynią? We wsi Krutyń można zostawić samochód na strzeżonym parkingu, wypożyczyć kajak lub łódkę i popłynąć z prądem rzeki lub pod prąd. Osoba wypożyczająca kajaki odbierze gości i kajaki w umówionym czasie i miejscu i przywiezie z powrotem do Krutyni. Być może zechcą Państwo podziwiać piękno lasów Konno? Możliwość taka nadarza się w Gałkowie, miejscowości oddalonej o 2 km od Krutyni. Kto nie czuje się pewnie w siodle, może na miejscu nauczyć się jazdy konnej lub wynająć bryczkę i wraz z woźnicą podróżować lasami. Malowniczą leśną drogą można dojechać do Wojnowa, wsi założonej przez starowierów, którzy przybyli tu w XIX wieku z Rosji, gdzie byli prześladowani przez cara. W Prusach znaleźli spokój. Wcześniej wspomniane Gałkowo zostało również założone przez starowierów. Przy leśniczówce Kołoi pasą się żubry. Kto nie chce podróżować samochodem, może poznawać okolice pieszo lub na rowerze. Goście mają do dyspozycji w pensjonacie Hubertus nieodpłatnie rowery górskie. Pensjonat Hubertus jest miejscem startu pieszych wypraw Międzynarodowego Zrzeszenia IVV. W Kosewie ma swój początek 6 tras rowerowych i pieszych o łącznej długości 120 km. Wczasowicze odpoczywający w Kosewie powinni koniecznie odwiedzić fermę Jeleniowatych Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym. Z pilotami wycieczek goście mogą podejść bardzo blisko do stada jeleni szlachetnych, danieli, a niektóre zwierzęta dają się nawet pogłaskać. Po kolejnym wyczerpującym dniu goście cieszą się z odpoczynku w przyjemnym, wyłożonym drewnem pokoju. Naturalnie w wyposażeniu każdego pokoju znajduje się łazienka. Dużym powodzeniem cieszy się sauna, szczególnie w chłodniejsze dni.
Na życzenie gości właściciele organizują grilla i ognisko przy akompaniamencie zespołu ludowego. Pensjonat Hubertus jest otwarty przez cały rok. Szczególnie piękne są Mazury zimą, kiedy lasy, pola i łąki są pokryte grubą warstwą śniegu. Dla niektórych miłośników Mazur jest to najpiękniejszy czas. Cisza jest przerywana wtedy tylko skrzypieniem śniegu pod butami. Na zamarzniętych jeziorach wędkarze próbują złowić rybę w przeręblu. Wieczorem czeka na nich upieczony na ognisku dzik. Być może jeszcze ze szklaneczką wódki na rozgrzanie. Pensjonat Hubertus wita gości o każdej porze roku. Cieszymy się z Państwa odwiedzin. Tu jest nasz adres. A tak trafią Państwo do nas.